Dzień dobry. W dniu dzisiejszym taka oto właśnie piasta przednia z dynamem marki Shimano, dokładnie model DH2N35, który będziemy sobie dzisiaj nie tylko serwisować, ale troszkę nad nim się pastwić, bo rzeczywisty serwis takiego modelu piasty przedniej z dynamem polega na rozebraniu tylko tej części nienapędowej, no bo tutaj mamy wtyczkę po stronie napędowej, po stronie nienapędowej mamy nakrętkę kontrującą konusa, podkładkę, no i sam konus, a za nim kryje się 12 kulek, które możemy sobie wyjąć, przeczyścić, ale żeby rozebrać tę całość i dobrać się do łożyskowania strony napędowej, będziemy musieli poświęcić dłuższą chwilkę i rozebrać ten cały element tutaj, który tak oczywisty do serwisowania się nie wydaje. W rzeczywistości, jeśli złapaliście luz po tej stronie, to Shimano zaleca wymianę całego tego wkładu. W praktyce jego dostępność jest na tyle ograniczona, że sprowadza się to do wymiany albo całej piasty, albo po prostu wymiany koła już z zaplecioną piastą, bo też dochodzi przecież cena przeplatania, ale to sobie zostawmy, bierzmy się za konkrety. Zaczynamy. Pierwsze, co tyczy się piast z dynamem, to jeśli takie koło sobie demontujecie, no to wypinacie tutaj wtyczkę, która nam nachodzi. O oznaczeniu E2, jeśli mówimy o tak wyglądającej wtyczce, jest ona po prostu najpopularniejsza. Są jeszcze przynajmniej dwa inne rodzaje shimanowskich wpięć. Tutaj to konkretne rozkłada się na dwa elementy, ten taki jasno-szary i czarny. Naciskając w tym miejscu, rozsuwa nam się to w ten sposób i żeby zarobić sobie kabelek, bo nie ma co się oszukiwać, że właśnie najczęstszym problemem w cudzysłowie niedziałania tych piast jest właśnie albo wysunięcie się kabelka z tej wtyczki, albo nieprzewodzenie prądu już nie w środku, nie uszkodzenie samo jakiegoś tego modułu dynama w pieście, tylko jakichś okolicznych wtyczek, kabelków. Dobrze, mamy rozłożoną wtyczkę i żeby sobie ją zarobić, potrzebujemy dwóch końcówek naszego kabelka. On musi wejść, zawinąć się tutaj wokół tego plastiku, więc no, na pewno pół centymetra nie wystarcza, to na bank. Tutaj. To oczko, patrząc od płaskiej strony wtyczki po lewej stronie, to jest masa. Wciskamy sobie do końca, dlatego że tam dziurka sama się zwęża. Kabelek musimy mieć dobrze skręcony, żeby się nam nie rozdziawił, bo się po prostu te kabelki tam zblokują. Jak nam kabelek przechodzi, dociskamy do końca, dalej ta izolacja nam nie przejdzie. Same kabelki tam powinny być o średnicy 0,8 mm, jak dobrze kojarzę. Kabelek wchodząc do środka ładnie w tym takim rowku nam się zagiął do góry. Jeden i drugi, ten jeden mam troszkę za długi, ale to teraz nie będę go przycinał, bo to jest tylko taka demonstracyjna kwestia. I ja sobie nasuwam tą czarną końcówkę. Zresztą tutaj na czarnym plastiku widzicie, macie oznaczenie masy. I teraz wtyczka w ten sposób nachodzi nam i wszystko ładnie tutaj pasuje. Demonstracyjnie pokażę wam, że to dynamo działa i sprawdzimy sobie, czy po moim serwisie będzie działać dalej. Sam jestem ciekaw. Podpinamy i jak widzicie, wszystko działa i dlatego sprawdzam, czy działa teraz. Dlatego, że to co zrobię teraz, czyli wykonam taki pełny serwis tej piasty, rozebranie jej w pełni tej strony napędowej, również dobierzemy się do jednego i drugiego łożyska. To jest coś, co można sobie zrobić w swoim domowym zaciszu hobbystycznie, bo w rzeczywistości w serwisie ze względu na ilość tego, co tutaj może się schrzanić, no jest po prostu nieopłacalna. Ja w serwisie dla klienta robiłem to dwa razy, jak dobrze kojarzę. Także bierzemy się do roboty, jak już wiemy, że to wszystko działa, wypinam sobie wtyczkę. Ten zestaw testowy zostawimy sobie na później, żeby to sprawdzić. Nakrętki razem z podkładkami mam już ściągnięte i bierzemy się za to, co normalnie zrobilibyśmy sobie tutaj, nawet nie rozbierając tej całości, czyli to, co normalnie robimy rutynowo przeglądając taką piastę. Bierzemy sobie dwie konusówki 17, przytrzymujemy tą dolną za sam konus i nakrętkę kontrującą sobie tutaj odkręcamy. Nakrętka nam schodzi, pod nakrętką podkładka i teraz mamy 17 sam konus, który
Zaczyna się kluczem wykręcać, a potem idzie nam ładnie paluszkami. Okej, i konus nam zszedł, a pod nim 12 kuleczek. Je czystym magnesem sobie wszystkie wyciągam. I to nam ląduje w ten sposób. I tutaj możemy sobie powierzchnie toczne i na samym konusie, i tutaj w pieście wyczyścić, nasmarować jak trzeba, wymienić kulki. Ten konus też jest dostępny, jego można wymienić. I jak mamy w ten sposób rozłożoną stronę nienapędową, kulek 12, konus w tej postaci możemy sobie jeszcze troszkę ogołocić. Tutaj jest taka gumowa uszczelka, którą od wewnątrz podważając możemy sobie bez problemu wyciągnąć. I w tej postaci i uszczelkę, i sam konus, podkładkę, nakrętkę również wyczyścić. No i jeśli robilibyśmy ten podstawowy serwis, to w tej postaci to złożyć. Ale jeśli chcemy rozbierać sobie to w dalszym ciągu, to ja sobie nakręcę tutaj konus, żeby to mi się w tę stronę po prostu nie rozpadało bez potrzeby. Nakręcę sobie to palcami tyle, ile mi tutaj do pierwszego oporu się da. Obracam sobie całość, łapię dość delikatnie za gwint, dlatego potrzebuję miękkich bądź gumowych szczęk. Łapię znowu za dwie konusówki 17. Tutaj pod tym elementem wyjściem do wtyczki jest 17. Nakrętka to również 17. Blokujemy dolną i górę sobie odkręcamy w ten sposób. Schodzi nam nakrętka. Nakrętkę sobie odkładamy. No i tutaj zaczyna się dłubanina, której jeśli nie potrzebujemy, naprawdę nie róbmy. Ale jeśli mamy piastę niedziałającą, martwą, no to można w ten sposób próbować. Ściągamy blaszkę od masy. Blaszka ląduje nam w ten sposób. Następnie jest plastik, który zasłania nam tutaj. On czasem będzie przyklejony, bo tutaj już jest silikon, więc czasami trzeba będzie go dość mocno podważyć, żeby nam się odkleił. Odkładamy sobie to na swoje miejsce. I teraz, jak zauważycie, to ten plastikowy element delikatnym takim rotacyjnym ruchem nam zejdzie. Teraz staramy się kabelek i styk od plusika podważamy sobie do góry. Jak trzeba, to delikatnie odhaczamy tutaj ten silikon. I w ten sposób przez ten otwór w tym plastiku bez większych oporów powinno to wyjść. Resztki silikonu tutaj będą do zdjęcia, ale to już przy samym czyszczeniu. I w ten sposób kabelek mamy obnażony. Podkładka, która się skleiła na silikonie raz do góry, ona jest w kształcie takiego, powiedzmy sobie, domku. Ok, to mamy raz. Tutaj jest podkładka dwa. Ją sobie podważamy. Pamiętajcie, że tutaj już w miarę delikatnie, bo nie chcecie sobie tu niczego uszkodzić, a ten silikon będzie trzymał. Im głębiej będziemy wchodzić, tym będzie troszkę mocniej trzymał. Dobra. I druga pięciokątna podkładeczka ląduje nam tutaj. Zostaje nam kabelek. Zwróćcie uwagę, że w samej osi jest rowek, w którym on się mieści, ale nie na tyle, żeby od razu go całego schować i wyciągać wszystko do góry. Musimy sobie podciągnąć troszkę tą podkładkę taką nieregularną. Jak sobie podciągniemy ją w miejsce, w którym gwint staje się troszkę po prostu chudszy, to tutaj w tym miejscu już całość tego styku od plusika spokojnie zmieści się w tym takim wycięciu w okrągłym otworze wewnątrz tej podkładki i to nam ląduje dalej tutaj. Teraz możemy sobie złapać 17, upewnić się, że kabelek od plusika chowa nam się w tym rowku, żebyśmy sobie go nie uszkodzili, i zacząć wykręcać konus z strony napędowej. Gdy już trochę mamy wykręcone, to idzie palcami. Ja cały czas pilnuję, żeby kabelek chował się w rowku. No i tu się robi problematycznie o tyle, że sam konus doszedł nam do końca tego plastiku i więcej się nie da ściągnąć. Jeśli chcemy to rozebrać bardziej, no to musielibyśmy rozlutować połączenie między kabelkiem a stykiem, no i później ponownie je połączyć. Jeśli chcemy tylko przeserwisować łożyska, co się wydaje sensowne, no bo zaglądanie tam do środka... Nie opłaca się. Tak, dokładnie. Dziękuję, Janku, wyręczyłeś mnie. Nie opłaca się grzebać w tym dalej. Wszystkie kulki możemy sobie z tej pozycji powyciągać, wyczyścić, nawet szmatką sięgnąć sobie do wewnętrznej powierzchni tocznej tego łożyska,
tam głębiej wszystko wyzbierać, nałożyć nowego smaru, złożyć i grzebanie dalej w tym, no to rzeczywiście niepotrzebna sprawa. I dla tych osób, które mimo wszystko, jeśli ta piasta nie działa, chcą sobie to rozbierać dalej, to tak jak powiedziałem, tutaj musimy ten kabelek albo rozlutować ze stykiem, ściągnąć sobie tą koszulkę termokurczliwą i wtedy cały kabelek schować w tym rowku osi, odkręcić konus i całość leci nam do góry. Nie ma z tym problemu pod jednym warunkiem. Całość, mam na myśli tą nakrętkę, jeśli sobie względem piasty to odkręcimy. Jeśli macie to na kole, to jest proste. Trzymacie koło i 36 odkręcacie całość. Natomiast jeśli nie macie koła, tylko macie samą piastę, to musicie sobie złapać 36, a za korpus złapać na przykład kluczem paskowym, tak jak spróbuję zrobić to ja. A few moments later. Okej, jednak w tym wypadku klucz paskowy okazał się niezbyt, a właściwie w ogóle niewystarczający, bo nie pozwolił na odkręcenie tego korpusu, więc skorzystamy sobie z metody, o której wspomniałem, czyli szprychy. Ja sobie wziąłem paczkę jakichś starych, już pogiętych, używanych szprych. Włożyłem sobie po 5 na stronę, bez znaczenia, które jak po prostu, i chwytam je teraz imadłem. 36, tak jak mówiłem, oprzeć na drewienku i próbujemy. No i nie idzie. Dlaczego to nie idzie? Ale dorąbane. Poszło. Ale to powiem wam, to co namęczyłem tą zakrętkę, no zdecydowanie nie jest to piasta, którą chcielibyście dostać od serwisanta. Dlatego na szczęście takie pokazowe rzeczy robię na swoim sprzęcie. Dobra. Wyciągamy sobie to wszystko i jak widzieliście, po kilku dłuższych chwilach zwątpienia jestem na etapie, w którym wreszcie ta zakrętka całego korpusu ustąpiła i właściwie teraz odkręca się ręką, ale mam takie przemyślenia. Knipex jest nie najlepszym wyjściem, mimo iż możemy sobie to pewnie stabilnie chwycić, to im mocniej staramy się odkręcić, tym bardziej zaciskamy i po prostu zgniatamy tą nakrętkę. Ona jest, jak widać, stosunkowo miękka, więc to niestety będzie uszkadzało. Dobrej jakości 36, taka jak z Uniora, jest ok, ale trzeba ją bardzo mocno naciskać, dlatego że tutaj te powierzchnie pod 36 niejako schodzą się do siebie i im mocniej ciągniecie, tym bardziej klucz wam się zsuwa. Więc jest to tak udane miejsce pod klucz, jak to do center locków, ten taki stary center lock, gdzie się klucz za każdym razem przy odkręcaniu obsuwa. No generalnie masakra, ale wróćmy do tego, co my sobie tu robimy. I jak jesteśmy w tej sytuacji, to możemy sobie odkręcić ten konus strony nienapędowej. I to wszystko w ten sposób nam schodzi. Środeczek też bardzo ładnie. Jak widzicie, tutaj smar jest. Połączenie kabelków, można sobie sprawdzić, czy się wszystko trzyma. No i tak jak mówiłem, jeśli chcecie pozbyć się tego konusa i tej nakrętki, no to trzeba to rozlutować. Ja po prostu nie mam dzisiaj takiej potrzeby, więc nie będę tego robił. Jedyne, czego sobie pilnujcie, to nie ucinajcie kabelka, tylko rzeczywiście ściągnijcie tą otulinę i rozlutujcie, żebyście zlutowali to na tą samą długość, dlatego że jak będziecie mieć krótszy kabelek, to wam braknie, a jak będziecie dorabiać kabelek, to będzie wam ciężko potem te wszystkie luty złączonych kabelków wepchać w ten rowek, żeby to się ładnie nasunęło. Ja mam tutaj to rozłożone do tej postaci. Okej. I w takim razie ja się biorę za składanie i jak mamy wszystko nasmarowane, tak jak nasmarowane być powinno, wkładamy sobie tę całość. Dokładnie tak jak robiliśmy to rozkładając, to zaczynamy sobie od tyłu. I zaczynamy sobie od nasmarowania powierzchni tocznej na korpusie. Kulki. 12 kulek w rozmiarze 3/16, jakoś tak, delikatnie podkładka, na to gumowe uszczelnienie, tak żeby ono się wklikło na swoje miejsce. I jak mamy ręką chwycony konus tamtej strony, to zakręcamy korpus. Teraz sobie dokręcę paskowym.
Mam nadzieję, że tyle wystarczy, chociaż dynamometru do tego nie przyłożyłem. Troszkę sobie odkręcam ten konus, bo zrobiłem sobie to za mocno i mam tu za mało miejsca. Dopycham sobie smaru, kulki i dokręcamy sobie ręką ten konus. I tak jak powiedziałem, knipeksy nie są najlepsze i trochę pozagniatały mi tą zakrętkę, więc ten plastik z kolei by mi ocierał, ale w imię szybszego dokończenia materiału i nie bawienia się tym, ja po prostu, jeśli to się tak da, ale da się raczej bez problemu, ten plastik zakrywający konus stąd wywalę. Razem z uszczelnieniem, no po prostu pokażę wam, jak to złożyć, a nie się z tym bawić, więc kontynuujemy. Konus palcami mamy dokręcony. Całość się ładnie kręci i lecimy ze składaniem. Zaczynamy. Ta podkładaczka tutaj znowu przechodzi przez wycięcie. Kabelek leciutko zaginamy. Ta z, ona ma taki dziubek, który wchodzi w ten rowek, więc tu się za bardzo nią nakręcić nie da. Tak, żeby kabelek nam się tam ładnie. Druga jest taka sama, żeby się w tym miejscu, w którym ona ma takie wcięcie, ładnie kabelek tam się schował. Druga podkładka wchodzi tu w ten sposób. Oczywiście, jeśli chcecie sobie to robić tak idealnie, ja przecież tylko wam pokazuję, to czyścimy wszystko z tego silikonu. Możecie sobie silikon nakładać od nowa, jak tam chcecie, nie ma najmniejszego problemu. Przez ten otworek tutaj przekładamy kabelek. Kabelek nam przechodzi, a to nam nachodzi na te podkładki w tym kształcie. To sobie dociskamy, jest pięknie. Podkładki też sobie dociskamy, jest fajnie. Teraz kabelek ląduje nam w jego miejscu, czyli tutaj. Patrząc w ten sposób po lewej stronie i on się ładnie dogina. A od góry domykamy to wszystko tym plastikiem. Jak mamy domknięte w ten sposób, to na to nachodzi nam blacha. Blachę sobie dociskamy i jak mamy dociśnięte w ten sposób, to jedna z nakrętek domyka nam całość. Trochę za mało gwintu mi zostało z tamtej strony, więc sobie trochę to poprawimy w ten sposób. Ok. I tu jak widzicie, cienki gwint i grubego nie widać. I postaramy się tak to skontrować. Teraz sobie kontrujemy. Ok. Tym się nie przejmujemy, bo to ma jeszcze luz. Ale ma luz dlatego, że będziemy to kontrować z drugiej strony. Bierzemy sobie 17. Dobra, to się kręci w porządku. Podkładka, nakrętka z tej strony, wszystko nam się chwyta, skontrowane i sprawdzimy, czy działa. Nasz zestaw testowy, wtyczka, kabelek i jak widzicie, wszystko działa, więc niczego nie uszkodziliśmy i złożyliśmy tak, jak być powinno, poza tym jednym mankamentem i powiem wam, nie wiem, jakbym to przeskoczył. Podgrzewanie tutaj korpusu być może by pomogło, aczkolwiek no jako taki egzemplarz pokazowy to no po prostu nie musiałem się bawić, ja chciałem to zrobić w miarę szybko, więc złapałem knipeksami i rzeczywiście zagięło mi na tyle, że no łatwiej było mi ten plastik ściągnąć niż próbować to prostować, ale przynajmniej teraz i wy wiecie, na co uważać i wiecie, jak przeserwisować swoją piastę Shimano, łożysko i napędowe i nienapędowe z zintegrowanym dynamem. Tyle z mojej strony na dziś, trzymajcie się, cześć!